Cześć, nazywam się Maciek Maniewski. Cieszę się, że jesteście ze mną, bo dla Was przygotowałem kolejną spektakularną metamorfozę i bardzo ciekawe porady dotyczące pielęgnacji włosów. Dziś odwiedziła mnie Natalia Szymaniec z duetu Szparagi, pierwszego kobiecego rozrywkowego kanału na polskim YouTubie. Natalia ma Hashimoto, przez co jej włosy są osłabione. Mam dla niej kilka cennych wskazówek. Jesteście ciekawe jej przemiany? Startujemy! Witam Natalia u mnie na fotelu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. Cała przyjemność po mnie jest. Bardzo mi miło. Ładne włosy. Długie. Pasują tobie takie długie włosy. Bardzo ładnie wyglądasz. Dobrze się też w nich czuję. Tylko patrzę na włosy twoje z tyłu i niestety muszę ci od razu powiedzieć, bo taką mam zasadę, od razu przechodzę zawsze do konkretów. Co tutaj się wydarzyło, powiedz? Hashimoto się wydarzyło. Wiele takich też chorób, które są powiązane z tym, co bardzo mocno się odbija na moich włosach, czyli mam skłonności do wypadania, do kołtunów i dlatego też jest mi ciężko nie zadbać. I dlatego też jestem tu, prosić o pomoc. Okej, to postaram się pomóc, bo wiesz, tutaj to co widzę, to robią się z tyłu takie troszkę tobie kołtuny na tych włosach, tak? I co, one się kiepsko rozczesują, te włosy? Tak, bardzo. Dziewczyny, jeżeli nas oglądacie i macie jakiś taki problem z włosami, które właśnie troszeczkę wam się plączą, są cienkie. W branży fryzjerskiej nazywamy to takie wrażliwe włosy, no to bardzo możliwe, że to jest właśnie ten przypadek, a więc warto to dobrze skontrolować. Natomiast ja jako fryzjer, to co mogę polecić Natalii, to przede wszystkim jak najlepszą pielęgnację, bardzo dobre nawodnienie włosów, odpowiednią pielęgnację też w nocy, co jest bardzo istotne. Bo jak chodzisz spać, powiedz, jak chodzisz spać, to chodzisz z takimi rozpuszczonymi włosami? Tak, czasem staram się robić warkocz, ale zapominam o tym, nie wiem, czy to jest dobre. No właśnie dobrze, żebyś sobie te włosy troszeczkę jakoś zrobił jakiś taki delikatny splot, czyli jak idziesz spać, żeby nie spać w takich rozpuszczonych włosach, bo one tutaj ewidentnie, wiesz, po prostu no, przekręcasz się w nosy, one się będą wycierały, tak? I to nie jest dobre. Idziesz spać, to właśnie zrób sobie jakiś warkocz, leciutki taki, niemocny, nie ściśnięty. I bardzo ciekawą rzecz tobie pokażę. Dzisiaj będziemy pracowali na twoich włosach specjalną, no bardzo dobrą pielęgnacją Farmagana. To jest marka, którą my ściągnęliśmy specjalnie dla naszych salonów, dla klientów marki Maniewski. Linia Bioactive, bardzo dobre preparaty, klinicznie przebadane, dermatologicznie. Są to preparaty, które będą bardzo dobre dla ciebie. I pierwsza ciekawostka, myślę, że to polubisz. Spray do włosów, który po umyciu i spłukaniu odżywki spryskujesz, on zawiera minerały, a minerały są najlepsze właśnie na takie odwodnione włosy, bo minerały fajnie, wiesz, no trzeba uzupełniać, tak jak w organizmie, tak samo we włosach. A więc ten spray spryskujesz włosy i rozczesujesz, czyli służy do rozczesywania. Super. To będzie totalna wygoda. Zawsze jak mam rozczesywać włosy, to woli nie brzuch z nerwów. Tak? Tak, do tego doszło. To problem się dzisiaj zakończy. To bardzo się cieszę. To na koniec ode mnie dostajesz oczywiście. Super. Dobrze? Dziękuję. Natomiast to jest bardzo dobra wskazówka dla Was dziewczyny, żeby włosami się swoimi nie męczyć. No nie może być tak jak Natalia, że jak chce włosy rozczesać, to już brzuch ją boli z nerwów. Nie, 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 tak nie pracujemy. Bardzo ważne jest to, żeby dobrze podejść do włosów. A więc myjesz włosy, spłukujesz maskę i żeby rozczesać włosy, używaj sprayu, bo ten spray ułatwia rozczesywanie. No to co? Tak, zniszczone włosy to jeszcze jest jeden ratunek. Tutaj leży. Proszę nie. Co ty na to? W granicach rozsądku. Dobrze, będę. Słuchaj, jest problem. Zobacz tutaj na przykład, jak włosy leżą na ramieniu. Widzisz? Jeszcze ich nie dotknąłem. A jest taka sytuacja, że ta fryzura teraz i ta objętość ciebie tutaj bardzo poszerza. Tak. Bez sensu. Bo ja bym chciał, żeby ciebie włosy wyszczupliły. Żeby te włosy leżały tutaj bardziej z przodu. Mhm. Mało to. Są za płaskie tu. Chciałbym, żeby były bardziej podniesione w objętości. Jeżeli my w dobry sposób wycieniujemy część włosów, i tutaj spadnie tobie, kochana, włosów najwięcej, ok? Bo ja bym chciał zrobić mocne cieniowanie góry, mocne. Ale te włosy, jak wycieniuję w odpowiednio i one spadną na twarz, to stworzą właśnie taką piękną grzywkę, ok? I takie ładne, wycieniowane kosmyki, które będą spadały tutaj z przodu. Krótko mówiąc, fryzura ma cię trochę bardziej otulić, wyszczuplić. No i kolor. Co się takiego stało, powiedz? Parę lat temu stwierdziłam, że będę brunetką. Wybrałam się do drogerii i kupiłam farbę. Moja koleżanka wykonała dzieło. Mhm. No i bardzo szybko pożałowałam tego, kiedy włosy zaczęły się robić zgniłe zielone. Czyli szamponetką mówimy nie. I czekała mnie dekoloryzacja. Miałam chyba wszystkie odcienie blondu, od białego po dziwny żółty. I chciałabym po prostu, żeby teraz to był ładny, naturalny kolor. Za wszelką cenę namawiałbym cię do tego, czym dłużej będziemy się znali, żebyś nie robiła koloryzacji. Masz piękny swój kolor naturalny. I teraz jeżeli mamy problem Hashimoto, czyli mamy jeszcze taki odwodniony, plączący się włos, plus rozjaśnienie,
to te dwie rzeczy w ogóle nigdy nie będą powodowały, że te włosy będą ładne. Jeżeli przejdziemy na kolor bardziej naturalny, a zaproponuję na pewno też to Kamilowi, zresztą jest ekspertem od koloryzacji, a więc na pewno wymyśli coś ciekawego, żeby jednak ten kolor zrobić sobie bardziej naturalny, to wtedy włosy, które będą tobie odrastały, będzie mniejszy problem, bo nie będzie tak bardzo widać odrostów jak teraz. Poza tym przechodząc na kolor naturalny, będziemy je mniej niszczyli. Zaczynamy? Tak. Zapraszam do mycia. Dziewczyny, jesteście gotowe? Bo Natalia jest na pewno już gotowa. Ja też. Zaczynam. Całe cięcie rozpoczynam od tyłu. Musimy, słuchajcie, pięknie wyrównać tą linię cięcia. Tak, te włosy będą wyglądały od razu jakościowo zupełnie inaczej i zupełnie lepiej. Nie mogą być włosy tak poszarpane w końcach, bo jak są tak poszarpane włosy, to wtedy kompletnie nie widać, dokąd jest ta długość, jaka jest jakość włosów, one nawet o wiele gorzej rosną. A co, Natalia, dla ciebie jest ważne, to po prostu to źle się rozczesują. Bo jeżeli mamy ładną linię włosów, to wtedy po prostu te włosy są równo i konkretnie zakończone, przez co będą się również lepiej rozczesywały i układały. Jak się czujesz? Boisz się? Troszeczkę. Tak? Dlatego, że nigdy nie wyszłam od fryzjera zadowolona po cięciu. Uważnie? Tak. To jak będziesz dzisiaj zadowolona, to jaką będę miała nagrodę? Pomyślę. Powiedz mi, od kiedy te problemy się zaczęły, takie największe twoje z tym plątaniem? Prawdopodobnie, kiedy rozpoczęły się moje problemy zdrowotne, czyli jakieś 4 lata temu. Wtedy nie do końca wiedziałam, że jest to jeszcze Hashimoto, byłam leczona na co innego, innymi lekami, więc to też się objawiło problemami skórnymi, nagłym przybraniem na wadze, co do dzisiaj jest bardzo ciężkie, żeby to zgubić i żeby wrócić do tego, co było wcześniej. Kiedy ten poziom TSH był taki dosyć niebezpieczny, wysoki, to najbardziej zauważyłam problemy, że te włosy były aż takie jak sprężynka. Takie bardzo wrażliwe włosy, tak, prawda? Dokładnie. To podzielę się teraz z tobą czymś, okej? Okay? Sam też mam tą właśnie niedoczynność tarczycy. I wiesz, włosy zrobiły mi się takie właśnie takie wrażliwe, takie cienkie. W ogóle nie potrafię sobie poradzić, żeby je fajnie ułożyć. Ja tobie polecam tą linię Reactive i to też są ampułki. Właśnie Pharmagan jest marką farmaceutyczną, a więc po prostu te ampułki przeciw wypadaniu włosów to też jest bardzo dobra rzecz. Ja na przykład wybieram trochę wygodniejszą formę i bardzo często używam ten olejek. Bioactive Action Essence. Co to jest? To jest bardzo fajna forma, ja strasznie dużo podróżuję. I wtedy zawsze w kosmetyczce mam ten olejek, zobacz, do tego jest taka specjalna pipetka. Napełniamy sobie tą pipetkę tak 1/3 i później kropelkami pracujemy po skórze, tak? Ważne jest, żeby później zrobić dobry masaż i poruszać tą skórę głowy, ale do czego zmierzam? To jest niesamowite, ponieważ dwa efekty. Po pierwsze, mi przestały wypadać włosy, a więc widzę, że już to kontroluję. Te włosy nie wypadają, no są delikatne, ale nie wypadają. Natomiast dodatkowo, ciekawostka, ja sobie układam na to włosy, bo włosy potem są takie trochę sztywniejsze. Okej, okay. Śliczna linia teraz jest równiutka. Pięknie te włosy zaczynają wyglądać, naprawdę. Przechodzimy teraz do boków. No i na koniec zostawiłem sobie Dobrze. Tutaj to kukuryku. Dobrze. Okay? Bardzo mi się ono podoba. Tak? To może zostawimy takie. Też o tym myślę. Często jest w ogóle tak, że te włosy, no tak właśnie myślałem. Zobacz ile ci obetnę z przodu. Czyli z tyłu ciąłem nawet ponad 10 cm, a z przodu to ja obcinam, zobacz, kilka centymetrów i takie w ogóle bardzo kiepskie, poniszczone włosy. I to jest trochę tak. Rozmowa u fryzjera o centymetrach, wiesz, nie? No i ja tam zawsze negocjuję ile tylko mogę, bo przecież nie robię tego dla fanu, bo uwielbiam skracać włosy, nie? Tylko robię to, żeby dopasować to zawsze do danej osoby, do jej twarzy, do struktury włosa. Natomiast często jest tak, że ta negocjacja zacięta, wiesz, długość włosów, po czym się okazuje dokładnie tak jak u ciebie. Zobacz. Zobacz, ile obcinam. O, to jest, gdzie niegdzie jest 2 cm, gdzie niegdzie jest 3, tak? No to co to za cięcie? Natomiast ta linia od razu się robi trochę taka ładniejsza. Widzisz? Taka konkretniejsza. Nie jest poszarpana. No i teraz włosy są bardzo perfekcyjnie zakończone, tak? Są bardzo ładne w końcach. Nie są już takie poszarpane. No i teraz się wydarzy najwięcej. Bo też jest takie fajne poczucie bezpieczeństwa, okej? Okay? Bo ja bardzo chcę, żeby klientki w moich salonach, no i też na moim fotelu czuły się bezpiecznie. Ta długość włosów zostaje. Długie? Tak. Spinamy je. A więc jeśli je spinamy, to znaczy, że tej długości ci już nożyczkami nie dotknę. Możesz być po prostu bardzo spokojna, tak? Okay. Że tych włosów już nie skrócimy. Zobacz, one są podpięte klipsami. To teraz oddech, wiesz, trzymaj. Tak. Dobra? Trochę włosów spadnie, ale tak jak powiedziałem, to są włosy, które naprawdę musimy ściąć, tak, dobrze? Tak, ja wiem. Tu jest dużo włosów zniszczonych. My teraz robimy takie bardzo konkretne wycieniowanie, ale to jest tylko po to, żeby twoje włosy po prostu trochę bardziej odżyły, dobra? Zobacz, ścinamy pewną długość, sprawdzamy sobie, dokąd one będą. Tu będzie ta ładniejsza taka grzywka, która sobie super spadnie, a później te włosy wszystkie po opadnięciu to będzie właśnie to wycieniowanie, które Dobrze. Będzie przy twarzy, dobra? I też kolejna ciekawostka dla was, dziewczyny. To jest bardzo fajne, że często włosy
najbardziej macie właśnie zniszczone na górze. No i też są te włosy z przodu. Jeśli ktoś używa za dużo prostownicy, to też zawsze będzie miał tutaj najbardziej zniszczone włosy. Ale ogólnie włosy są bardzo zniszczone zawsze z przodu. Dlatego właśnie to cięcie, czyli dobre cieniowanie, jest dobrym rozwiązaniem dla was. Kurczę, jak się plączą one strasznie. Aż, słuchaj, dodajemy trochę sprayu, bo naprawdę ciężko sobie z nimi poradzić. Więc spray do rozczesywania, zawsze bardzo wygodny i w pogotowiu każdego fryzjera. A więc pamiętajcie o tym, dziewczyny, że włosy, które chcemy wam ścinać i często ścinamy ich trochę więcej z góry, to tak naprawdę tylko dla waszego dobra. Bo te włosy, jeśli są ścinane z góry, to najczęściej są to włosy bardzo zniszczone. Takie bardzo przewrażliwione i krótko mówiąc, każdy fryzjer pewnie wam podpowie to samo. Bez sensu takie włosy trzymać. I te włosy, jak teraz zobacz, co się dzieje. Wyczeszę, tak, tutaj. To jest cała góra, która będzie przepięknie tutaj wycieniowana, tak? Widzisz? I to są te włosy, które to będą wycieniowane z kawałkiem elementu grzywki. Moja tendencja w cięciu, którą właśnie rekomenduję wam wszystkim, dziewczyny, szczególnie dziewczyny, które mają właśnie cienkie, słabe włosy, delikatne. Jeśli cieniujemy włosy, to wszystkie włosy w podstawie zostawiamy tylko konkretnie jednym cięciem równym obcięte. A wszystkie włosy, które są na koronie, mocno cieniujemy. Tego nie łączymy ze sobą. I co to daje? Przez to mamy i długość włosów, i bardzo ładną objętość. No i tak jest efekt cięcia. Teraz puszczamy klipsy bezpieczeństwa, ok? I efekt strzyżenia, Natalia, zobaczysz dopiero po wysuszeniu włosów, dobrze? Dobrze. Ale zanim jeszcze włosy wysuszymy, to daję cię w ręce Kamila i robimy ten piękny, naturalny kolor. Ta-da! Jest cudownie! Tak? Serio, bardzo bałam się. Nie, że ci nie ufam, po prostu miałam obawy, ale jest pięknie. Miałaś pietra, miałaś, widziałam. Ale jest przepięknie, zobacz, tak, jak ten kolor teraz wygląda. Tak. Zobacz, jak to wszystko ładnie, wiesz, współpracuje ze sobą, okej? Okay? A jak ta grzywka? Bo grzywki nie było. Jest super. Nie mam zastrzeżeń, jestem przeszczęśliwa. Serio. Cieszę się bardzo. Słuchaj, piękny jest ten kolor. Zobacz, jest bardzo ładnie zrobiony ten taki odcień naturalny od nasady. Specjalnie przyciemniliśmy ten kolor, żebyś nie miała takich problemów później z odrastaniem tych włosów. Jest bardzo ładny taki beż, który wpada sobie w końce. Oczywiście tutaj widzę, już dopatruję się troszeczkę też takiego różowego odcienia. Podoba ci się? Tak. Dobrze, to przygotujemy ci specjalną taką maskę do domu, żebyś mogła sobie ten różowy kolor odświeżać, ok? Super. Teraz no coś najważniejsze. Zobacz, co się dzieje z włosami. One pracują, tak? One po prostu tutaj, cała ta góra jest taka dynamiczna, bo było tu bardzo płasko. A teraz mamy bardzo fajną objętość. Dobry kształt jest z tyłu, dobry kształt jest po bokach. Wyglądasz pięknie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj są narodziny nowej Natalii. Mam nadzieję, że oprócz tego, że skorzystałaś z tym, że przepięknie wyglądasz, to dużo też dziewczyn, które nas oglądało, skorzystało na tych poradach, które powiedzieliśmy o wszystkich przypadkach związanych z tym, jak włosy regenerować, jak sobie poradzić z tym, jakże niestety poważnym problemem, jakim jest Hashimoto i włosy, które są po prostu odwodnione, poszarpane, plączące się. A więc całkowicie o tym problemie zapominamy, bo Natalia jest prawie uzdrowiona. Natalia wygląda świetnie. Prawda, że lepiej? Koniecznie piszcie w komentarzach. Subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.